Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy sobie Get Ready With Me nowościami. Inglot wypuścił nową kolekcję Jennifer Lopez. Poszłam do sklepu tego samego dnia i okazało się, słuchajcie, że w sklepach Inglota jest ta kolekcja dostępna. Wydałam mnóstwo kasy, wszystko kupiłam sama, to nie żadna współpraca, żebyście... Naprawdę, kupiłam wszystko sama. Kupiłam wszystkie pomadki, żeby wam tu przetestować, żeby wam tu pokazać. Darek powiedział, musisz wziąć wszystkie pomadki, bo inaczej test nie będzie miał sensu. Także rzeczywiście wzięłam wszystkie pomadki. W kolekcji nie ma żadnych podkładów ani korektorów, więc zrobię sobie dzisiaj make-up twarzy i przejdziemy później do kolekcji. Dwa pozostałe filmy, ponieważ mam zamiar nakręcić trzy łącznie. Osobny będzie o pomadkach i osobny będzie o... Albo to są płynne pomadki, albo glossy. Glossy z tego, co widzę. Także zrobimy trzy oddzielne filmy, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, więc postanowiłam sobie to podzielić i zagłębić się w temat trochę bardziej, zobaczyć, czy warto jest wydać tyle na make-up, tym bardziej, że one są, ta kolekcja jest trochę droższa niż przeciętna kolekcja Inglota. No i to tyle, co kochani, idę zmoczyć gąbeczki, jakieś nowe gąbeczki tutaj odkryłam, Boho Beauty, mała i duża, w ogóle przepraszam za hałasy, ale mam otwarte okno, bo jest bardzo ciepło, Boho Beauty i będę ich, słuchajcie, używać, zaraz pójdę sobie je zmoczyć. Mam też moją maczę mrożoną. O. I mam nadzieję, że nie będę mieć zielonych zębów tu podczas testu. I co najpierw zrobię, słuchajcie, to nałożę sobie z Farsali Rose Gold Elixir. I to 24-karatowe złoto, to jest jako primer. Nie nakładałam dzisiaj kremu, więc stwierdziłam, że będzie to właśnie fajny primer pod mój podkład. Tym bardziej, że podkład będę miała dosyć ciężki i kryjący. O, jak to pachnie, słuchajcie, to pachnie pomarańczami. I zostawię sobie to tak do wchłonięcia, bo sporo nałożyłam. Na usta też. Zużyjcie cały nadmiar, naprawdę. Nie marnujcie. I teraz wyglądają tak, zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały po zmoczeniu. Mam dziś na sobie sukieneczkę, Kyoto dress, którą też wam podlinkuję. I teraz nadmiar odciskam sobie chusteczko, bo faktycznie za dużo nałożyłam. Ale już miałam taką suchą skórę po myciu. Gąbeczki urosły tak, więc sporo urosły, są bardzo miękkie, rzadko się zdarzają aż tak miękkie gąbeczki. I podkład, którego dziś będę używać, to jest MAC Studio Fix Fluid SPF 15 w kolorze C4. I ja wcześniej używałam w ogóle innego koloru, przerzuciłam się na ten. Dzisiaj chcę mieć kryjący make-up. Podlinkuję wam też na dole całą moją biżuterię. Chcę sobie zrobić taki, wiecie, porządny make-up twarzy, porządną bazę pod te kosmetyki, bo mamy tam i bronzery, i... No tak naprawdę mamy wszystko, rozświetlacze. I pytałam się właśnie, byłam w Inglocie na Nowym Świecie i pytałam się, czy kolory są nowe z tej kolekcji J.Lo, czy to są po prostu przepakowane jakieś kolory, które były. Podobno są nowe i podobno mają zupełnie inne formuły, zawierają olejki i mają się wtapiać lepiej, podobno mają być jak magnes do skóry. Nie wiem, czy ktoś będzie jeszcze nagrywał taki test. Na pewno podejrzewam, że nikt nie kupił sobie całej kolekcji. W sensie nie kupiłam wszystkich cieni. Wiecie, co mi się nie podobało? Bo ja bym nawet wszystkie cienie kupiła, bo bym chciała sobie je przetestować. Natomiast nie było tak dużej palety. Palety były tylko na 4 cienie plus 2 bronzery lub rozświetlacze czy róże. I to mi się zupełnie nie podobało. Moim zdaniem powinna być też taka duża pro paleta na wszystkie kolory, jeżeli ktoś chciałby sobie kupić właśnie z kolekcji Jennifer Lopez. Bo tak to co, możecie wybrać sobie tylko 4 kolory. Albo kupić dwie takie palety, no ale nie wiem, może ktoś nie chce mieć bronzera. O, powiem wam, że podkład nie za dobrze wygląda na tej bazie. Niestety, muszę się zmyć. Robią mi się placki. A szkoda, widocznie niedobrze się łączy z olejami po prostu. Mamy sobie tą nową bazę z Benefitu, z wykończeniem takim pudrowo rozświetlającym. I mam nadzieję, że już będzie ok. Ta baza jest bardzo fajna, używam ją od jakiegoś czasu. Daje piękne wykończenie na skórze. Skóra wygląda zdrowo, jest zmatowiona, ale wygląda zdrowo. W przeciwieństwie do tamtej pierwszej, która totalnie matowiła, to ta właśnie sprawia, że skóra wygląda dodatkowo bardziej zdrowo. No dobra, zobaczymy teraz. No i teraz zdecydowanie lepiej się nakłada. Jak uprzedzałam, robię sobie dzisiaj pełne krycie, bo chcę, żeby dobrze było widać wszystkie kosmetyki. I tak w tygodniu nosiłam bardzo naturalne, słuchajcie, wykończenie. Naprawdę cały tydzień. A teraz przyszedł weekend. I słuchajcie, dzisiaj robię heavy make-up. Okej, kochani, podkład jest nałożony, wygląda super. Także rzeczywiście ta baza tłusta. No nie zawsze te bazy tłuste działają z podkładem, w zależności od tego, jakie mają składy. Po to, czy nakładam sobie Instant Anti-Age Eraser Concealer z Maybelline. I blenduję tym mniejszym jajkiem. Mi strasznie zjadło.
ten korektor, więc wracam do dużego. Bardzo przyjemna jest ta gąbka, ta mała. Odpuszczam ją, ale ta duża jest super. Może za mało ją odcisnęłam, tą mniejszą. Spróbuję nałożyć sobie nią mój Baying z Benefitu w kolorze 1. Najbardziej lubię to robić właśnie Beauty Blenderem. Daje bardzo naturalne wykończenie ten kamuflaż, właśnie nakładany blenderem. A i produkt do brwi też, słuchajcie, jest z kolekcji Jennifer Lopez. Były dwa kolory, ale dobra, po kolei w takim razie. Co ja muszę zrobić? Muszę się jeszcze upudrować, bo z tego co pamiętam nie mam tam pudru. Wezmę sobie puder z Clinique. Mój ukochany pędzel z Sephory, po prostu jest tak miękki, to jest z kolekcji tej Pro. Daje takie mega naturalne wykończenie, 91. Podlinkuję Wam na dole, jest cudowny ten pędzel. Ok, to był makijaż twarzy. To mamy już załatwione. To mamy, słuchajcie, z głowy. Ta baza, żeby kombinować ją z innymi podkładami. I przechodzimy do Jennifer Lopez. Czy wy też się zdziwiliście, jak Jennifer Lopez została twarzą kolekcji Inglota? W sensie, nie chcę mówić, że powinien być wybrany ktoś inny, czy ktoś młodszy, ale nie wiem, J.Lo chyba teraz wraca na top, bo coraz więcej marek z nią pracuje. Widziałam ją w kilku reklamach. Rzęsy były jedne do wyboru. Kosztują około 60 zł. W ogóle cen Wam dokładnych nie podam. Mam wprawdzie rachunek, ale tego mam tyle, słuchajcie. No ogólnie wszystkie kosmetyki były tak około, te do twarzy, 40-60 zł. Cienie wiadomo, że są tańsze. Rzęsy są przedzielone na dwa, więc to będzie ciekawe. Tuszu nie kupowałam, bo tusz był z taką małą szczoteczką. Jakoś tuszę, wiecie co? Mam tyle tuszów, że stwierdziłam, że to odpuszczę. 8 kolorów i będę je testować w osobnym filmie. Błyszczyków mamy 5, 4 cienie, 2 pudry, nie ma mojej paletki. Pani zapomniała o mojej paletce. Zaraz się po prostu wścieknę. Tak, nie ma mojej palety. Będę musiała wrócić do sklepu, dokupić sobie paletę. Ja chciałam Wam tą paletę bardzo pokazać, ale jak widać, pani była tak nieogarnięta w tym sklepie, naprawdę była wybitnie nieogarnięta, że niestety samej palety Wam nie pokażę, mam tylko wkłady. No i teraz się wkurzyłam na maksa. Dobra, kochani, w takim razie. Nie mam niestety tutaj palety, żeby Wam pokazać, a była bardzo ładna, duża taka paleta. 2 brązery i tutaj 4 cienie. Były też brązery takie pojedyncze. Ojejku, i teraz muszę to przecinać. Okej, jestem z powrotem, słuchajcie, odpakowywałam to długo. I co mnie wkurza najbardziej, że nie mogę Wam teraz pokazać w całości, jak ta paletka wyglądałaby razem skomponowana. Ja lubię to sobie złożyć do paletki i tak zostawiać i nie wyjmować, bo sobie zaraz coś z tym zrobię. 2 odcienie, wybrałam sobie 2 najjaśniejsze, które były do wyboru. Kupiłam sobie Coco 5 i Coco 1 i one są właśnie najjaśniejsze. Wydaje mi się, że będą podobne trochę do huli tej jasnej. Przynajmniej ten będzie właśnie fajny do konturowania. Zobaczymy. I 4 kolory do oczu. Był bardzo duży wybór. Lecą mi już. Był bardzo duży wybór cieni. Mogę tak pokazać. Wybrałam takie... Nie no, się wścieknę, że nie mogę ich ułożyć gdzieś. Dobra, pojedynczo. Taki piękny, musztardowy kolor matowy. A, sienna. To jest kolor sienna. Ten najjaśniejszy do rozświetlania kupiłam sobie Ivory. I 2 takie śliczne. Jeden ma drobinki, drugi ma bardziej perłę. Takie. Ten to jest Pumpkin. A ten to Copper. Czyli kolory, które ostatnio bardzo często noszę. I mam też pomadę do brwi. Brow Gel Liner. I to jest kolor... Tu zawsze jest problem z tymi kolorami. Truffle. Kurczę, chciałam Wam pokazać, jak ta paletka razem wygląda. Ale dobra, nie będę przeżywać, pokażę Wam w innym filmie. Wszystkie kosmetyki mają wybite tutaj JL, czyli J.Lo. Wezmę sobie ten jaśniejszy, to jest Coco 5. I pędzelek, którego używam, to jest 54 z Sephory. Faktycznie jest jasny. Ale fajnie konturuje, widzicie, jaki ładny kolor? Nawet na żywo mniej go widać niż w kamerze. A to dziwne. Widzę, że to będzie fajny kolor do po prostu takiego lekkiego konturowania. Może do nosa, konturowania nosa, konturowania tutaj podbródka. No, fajnie. Wiecie, bo to nie jest taki brąz, to jest taki bardziej zimny kolor. Wydaje mi się, że wygląda fajnie. A drugi kolor wziąłam sobie taki uzupełniający, żeby się ocieplić. I to właśnie jest ten Coco 1. Nie brałam sobie żadnego różu, bo słuchajcie, ja ostatnio robię sobie taki make-up, że po prostu sobie opalę trochę czoło. Ja sobie robię taki make-up, że albo rozświetlacz i bronzer, albo róż. Jakoś nie lubię mieć tego za dużo na twarzy. Jeszcze to są
sobie rozetrę. Tutaj mam taki pędzel 59 w całej twarzy. Też pędzle wam wszystkie podlinkuję na dole. Fajnie to wygląda. Tutaj w kamerze wydaje się właśnie ciemniejszy niż na żywo. Na żywo jest bardzo delikatnie. I teraz słuchajcie, w takim razie zrobię sobie jeszcze brwi. Tu mam ten kolor truffle, zamknięty na złote sreberko. Nie brałam sobie, słuchajcie, eyelinera w żelu, bo mam eyeliner mam dużo eyelinerów w żelu. Natomiast on mi się wydawał taki, nie był ani jakiś taki super matowy, nic takiego, wiecie, wow, więc stwierdziłam, że nie wydaję pieniędzy na kolejny eyeliner żelowy. A ta pomada truffle, jak widzicie, dosyć ciemna. Biorę sobie pędzelek z Sephory 22, ten do eyelinera. Dosyć mokra jest ta pomada. Wow, i ciemna. Się boję. No powiem wam, że nie jest to kolor dla jasnych blondynek. Robię naprawdę delikatne ruchy. I oczywiście już w związku z tą kolekcją były jakieś kontrowersje w Stanach, że J.Lo robiła swatche na swoim snapie i że podobno te swatche były jakieś takie dziadowskie na szybko, że nic nie było widać, że były nienapigmentowane cienie. Wiecie, jak to jest na Snapchacie, nic tam praktycznie nie widać. Fajna jest ta pomada, w sensie fajny jest kolor. Nie wiem jak zaraz z trwałością, zaraz zobaczymy jak wyschnie. Bo jest bardzo mokra póki co. Dobrze jest napigmentowana. I oczywiście były już jakieś hejty, że, no, że to tak na szybko pokazała, że nie są to napigmentowane kolory. No nic. Zobaczymy, ja póki co pomacałam w sklepie i wydawało mi się właśnie napigmentowane. Nałożę sobie też cienie bez żadnej bazy, oprócz pudru. I zobaczymy. I nie będę sobie utrwalać tych brwi żadnym żelem. Zobaczymy, jak wyglądają same. Ja z Inglotem, jeżeli chodzi o te pomady, mam takie love-hate relationship. Wprawdzie miałam właśnie tę pomadę chyba 12 na ślubie, bo wtedy nie, jakoś nie wiem, dlaczego użyłam tamtej, ale jakoś nie mogę znaleźć sobie odpowiedniego koloru. Ten jest chyba póki co najfajniejszy z tych wszystkich, bo te blond są takie jakieś wszystkie fioletowo-szare na mnie. Albo rude. Nie ma tam takiego fajnego blond koloru. Ciemnego blond w sensie. No dobra, tutaj muszę trochę jeszcze poprawić z przodu. Także dajcie mi znać w komentarzach, czy dla was też wybór jakby tej ambasadorki kolekcji był zaskoczeniem, bo dla mnie to było duże zaskoczenie, że akurat wybrali J.Lo. No może i fajnie, taka wiecie, królowa złotego make-upu. Przechodzimy, niech sobie to schnie. Przechodzimy do rozświetlacza. Mam dwa rozświetlacze, zaraz zrobię sobie cienie. Najpierw chcę rozświetlacz. Wzięłam oba, bo oba mi się podobały. Radiant, o, będę wam mówić nazwy, bo ja nie znoszę tych numerków, bo to wszystko się i tak później myli. Radiant jest taki złoty. Ja w ogóle kocham rozświetlacze z Inglota, uważam, że to jest najlepsza inwestycja, ponieważ są to ogromne opakowania. Jedyny minus jest taki, że są sypkie. Ja wolę osobiście kosmetyki w pudrze, normalnie w stałej formie. Natomiast one są tak dużej ilości macie tutaj w słoiczku, że starczy na długo, długo. A tu mamy kolor Luminous. I on jest chyba jaśniejszy, czy nie? A nie, on jest złoty. To jest Radiant, to jest Luminous. I porównywałam je i tak wygląda opakowanie. Wszystkie opakowania wyglądały tak, że to jest napisane Jennifer Lopez Inglot, złoty napis na czarnym, matowym tle, bardzo ładne. I porównywałam je w sklepie do pozostałych rozświetlaczy i faktycznie się różnią. Te są bardziej złote. Otwórzcie sobie to do połowy. O, tylko tyle. Bo inaczej wszystko wam wyleci. I mam już chyba z 3 rozświetlacza właśnie marki Inglot. Te takie sypki, one są świetne. Podlinkuję wam na dole. W Douglasie, z tego co wiem, w pełnej kolekcji nie będzie. Tak mi przynajmniej pani w sklepie powiedziała, ale nie wiem. Dobra, kolor Luminous. Już mi się podoba. I kolor... Nie, to był Radiant, też Luminous. Oto. Bardziej złoty. Widzicie, złoty i taki szampański. I mamy tu dołączone oczywiście te puszki, ale nie wyobrażam sobie nakładania rozświetlacza czymś takim, więc musi być... Pędzel mam tylko raz 65 i ma drobinki. Od razu wam mówię, że ma drobinki. Ma taką, to jest jakby bardzo grubo zmielona perła. I przepiękne są zdjęcia J.Lo właśnie z tej kampanii, natomiast ona tam ma taki make-up, no make-up trochę zauważyłam. Nie ma jakichś takich mocnych cieni, tylko właśnie chodzi bardziej o rozświetlenie z tego, co widziałam na zdjęciach. Bardzo ładny jest ten rozświetlacz. Minus jest też taki, że mamy tutaj takie drobinki, które trzeba właśnie strzepnąć czy rozetrzeć. I tak jestem rozświetlona tym kolorem jaśniejszym. A teraz kolor ciemniejszy sobie wypróbujemy, bo chcę wykorzystać dwa.
I nałożę je sobie może na dekolt. O wow, są trochę za ciemne. O, jaki brąz. Myślałam, że będzie taki bardziej... Na ręku mi się wydawał taki złoty, a jest ciemniejszy niż moja szyja, więc mam placek. Ale porażka, nie. To nie będzie mój kolor. Na szczęście, wiecie, można te doświetlacze dosypać na przykład do balsamu, do nóg i brązowić sobie nogi, natomiast to było dla mnie za ciemne. Nie, nie, nie. Użyję sobie, słuchajcie, tego jaśniejszego. Tamten zdecydowanie dla opalonych osób. Mam taką fazę, że właśnie jak mi się coś nie podoba, to zmywam. Wolę zmyć niż wchodzić w jakimś, co mi się nie będzie podobało. Okej, rozświetlacz mi się bardzo podoba. Powiem wam, że ten Radiant 201 bomba. Ten ciemniejszy, trochę za ciemny dla mnie. Mimo, że tutaj się wydawał spoko, ale zużyję go w inny sposób. I co? I możemy przejść w takim razie do cieni. Zobaczyć sobie, jak sprawdzą się cienie, bo prawie cały make-up twarzy mam. Później jeszcze zostaną nam usta. Jeśli chodzi o cienie, dobra. Zaczynam sobie od tego najjaśniejszego koloru Ivory. I biorę pędzelek 15. I właśnie w sklepie mi się one wydawały bardzo napigmentowane, więc bardzo mnie zdziwiły te dziwne komentarze, że nie widać ich, że są jakieś złej jakości. Właśnie są bardzo kremowe i chyba fajniejszej jakości niż te do tej pory, ale mówię, na Snapchacie nic nie oddaje koloru. Okej, fajny jest ten kolor. Teraz użyję sobie tego musztardowego. Aha, no i nie mam żadnej bazy. Zobaczcie, jak on jest napigmentowany, ten kolor. Pytałam się w Inglocie, czy są jakieś karty dla, nie wiem, profesjonalistów, czy takich w Macu można mieć jakieś zniżki, czy w ogóle są jakieś zniżki przy większych zakupach, to powiedzieli, że są jakieś karty, na które zbiera się punkty, ale ta kolekcja nie wchodzi w żadne zniżki, ani w żadne karty, więc nie ma co liczyć niestety na jakieś przeceny. No nie wiem, może będzie później przeceniona, chociaż wątpię, to pewnie się wyprzeda i tyle. Gdzieś mam dziwne światło, mam nadzieję, że teraz wszystko dobrze widać. Teraz ten kolor, taki połyskujący, to jest kolor Copper. Nakładam go tu na środek, ale on pięknie błyszczy. I ja wzięłam też pigment i pani mi go nie zapakowała. Przypomniałam sobie teraz o takim pigmencie. Nie mam go tu. Kurczę, ta pani była tak nieogarnięta, nie lubię narzekać na ludzi, ale naprawdę, ta pani nie ogarniała. Chyba była naprawdę, dopiero co zaczęła pracę, bo widzę, że nie ma tego pigmentu i teraz się wkurzałam, bo go chciałam i chciałam wam go pokazać. I po to idę kupić całą kolekcję. Żeby nie mieć całej kolekcji. Szkoda, bo chciałam go nałożyć. Taki właśnie był bardzo fajny pigment. No nic, zrobię wam jeszcze jeden film najwyżej. Ale muszę wam powiedzieć, że nikt się za bardzo na tę kolekcję nie rzucał. Myślałam, że będą jakieś tłumy, że nie wiem, że będzie coś wyprzedane. Cała kolekcja, żaden tester nieruszony. Mogłam sobie wszystko sprawdzić. Wprawdzie byłam tam około 12, no ale myślałam, że od rana ktoś tam już poszedł i wiecie, i coś tam wykupił. Przynajmniej jacyś make-up artists, którzy czekają na ten moment, ale wydaje mi się właśnie, że nikt nie był jakoś tak bardzo podekscytowany tą kolaboracją jak ja. I ostatni cień, który dziś użyję, to Pumpkin. Tym małym pędzelkiem i nałożę go sobie tu. Ten jest podobny do tych na górze, w sumie jest taką mieszanką tych dwóch cieni, które mam na górze. Ma takie małe, jakby srebrne drobinki. Teraz co zrobię, to podkręcę sobie rzęsy. Nałożę sobie tusz, akurat mam tu Everlane Fiberlust podkręcający. A nałożę go cienko, bo będę przyklejać sztuczne rzęsy, chcę zobaczyć właśnie, jak one wyglądały. Także nakładam tylko jedną taką cienką warstwę tego tuszu. Także mam dzisiaj misję, słuchajcie, iść i dokupić pigment i iść i dokupić paletę na moje kosmetyki. Dobra, tak to wygląda. Mamy strasznie takie... Wiecie, to jest taka pogoda za chmurą, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Chciałam, żeby kolory były dobrze oddane. A nie chcę nagrywać przy lampach, bo to nigdy nie jest to samo. Także niech sobie to schnie. I jeszcze, kochani, rzęsy, bo tak, są to dwa takie kawałki. Rzęsy są takie bardzo fluffy. Wiecie co, nie ma tutaj napisane, jaki to jest jakby styl tych rzęs, ale były jedyne. Więc... O, jest, J801. Dobra, mam tutaj część tą zewnętrzną. I nałożę sobie ciemny klej. No wiecie, w sumie widzę tutaj sens, żeby nakładać rzęsy w dwóch częściach. Dzięki temu na pewno będzie to łatwiej zainstalować. Okej, to było łatwe. Teraz muszę się pozbyć kleju. Okej, trochę wyszło słońca, więc teraz dobrze wszystko widać. Tak wygląda tylko połówka i to wygląda naprawdę dobrze. Ja bardzo lubię w ogóle połówki, bo one sprawiają, że jest efekt na oku, natomiast nie jest bardzo sztuczny, więc to jest super. I wydaje mi się, że z tego, co teraz patrzę, że to są w ogóle dwie połówki. Widzicie? Nie wydaje mi się, żebym teraz miała nakładać tą część w wewnętrzny kącik, bo tutaj rzęsy jakby są dłuższe, więc jakbym sobie to teraz tu przykleiła, to tu bym miała takie długie
końcówki. Wydaje mi się, że to są po prostu dwa zestawy połówek. Tak mi się zdaje. Ja sobie w taki sposób właśnie to zostawiam, bo wygląda to naprawdę ładnie. Jeszcze sobie ścisnę tutaj. Naprawdę naturalny efekt. I widzicie, nie mam dzisiaj dużo tuszu, a wygląda to spoko. Wiecie, co mi się teraz przypomniało, jak J.Lo stawała się modna, ja byłam wtedy w liceum. Końcówka podstawówki, moje liceum. I pamiętam, że wtedy wszyscy się z niej śmiali, że ma wielki tyłek. Wszyscy się z niej nabijali, po prostu, że ona ma taki tyłek, że wtedy nie było mody na to. A teraz po prostu jest moda na te duże pupy. I mi się to przypomina, to jest właśnie mega śmieszne, że wtedy naprawdę wszyscy się z J.Lo nabijali. I ona zresztą opowiadała, że ma straszne kompleksy na tym punkcie, na początku, że miała... No, także coś, taka śmieszna dygresja. I teraz nałożymy coś na usta. Wezmę pierwszą z brzegu pomadkę. Jest to J213. I ona chyba nie ma nazwy. Szampan, o, kolor szampan. I J.Lo jest znana z tego, że lubi złoty make-up, że lubi glow. To mi się w niej podoba, taki styl. Ona ma zawsze piękny makijaż rozświetlony, kobiecy bardzo. W ogóle ma taki kobiecy styl, nigdy nie ubiera się jakoś dziwnie. I zawsze mi się to u niej podobało, więc... I trzyma się tego stylu. Mimo swoich lat wygląda świetnie. Tak wygląda pomadka. Czy nie kojarzy Wam się trochę z tą kolekcją L'Oreal Balmain? Trochę mi się tak kojarzy. I tutaj też mamy wygrawerowane JL. Czy JLo. Kolor szampan. A, jaka matowa. Spodziewałam się czegoś błyszczącego, a mamy pomadkę matową. Faktycznie jestem przekonana, że matowa. Powiem Wam, że nawet nie spojrzałam na te pomadki, nie spojrzałam na kolory, po prostu takich Darek powiedział, miałam wszystkie. Ale słuchajcie, dziś nie będzie, wezmę pierwszy z brzegu błyszczyk, kolor Soft Rose i dziś nie będę Wam pokazywać wszystkich kolorów. Musicie przyjść do kolejnego filmu i zobaczyć sobie, jak będą wyglądały inne kolory. Tak wygląda opakowanie. Soft Rose i na to błyszczyk. Taki lekko owocowy. Zapach nie jest klejący, ale mówię, o błyszczykach Wam opowiem trochę więcej w innym filmie. Także to tyle w dzisiejszym filmie. No glow jest niesamowity, rozświetlacz jest ładny. Cienie są super jakości, super mi się je blendowały, rzęsy mi się podobają, pomada mi się podoba, czy ona jest... Nic nie zostaje, jest trwała. Wszystko mi się podoba, powiem Wam. Czuję się trochę jak J.Lo, tak na złoto. Dajcie mi znać, czy te kosmetyki Wam się podobały i czy w ogóle zainteresowałyście się tą kolekcją, bo tak jak mówię, zainteresowanie wydawało mi się niezbyt duże. W ogóle nie wiem, co Inglot zrobił, że ja zapisałam się do tego newslettera, żeby dowiedzieć się, kiedy wchodzi kolekcja. Dostałam maila z newsletterem dopiero dzisiaj, a kolekcja weszła. Ja mam całą kolekcję już od przedwczoraj, więc... Nie wiem, co się stało. W każdym razie wolałam iść do sklepu, wybrać sobie wszystko na miejscu, niż zamawiać w necie. Bo w necie te zdjęcia są dla mnie niewyraźne, tam są te oznaczenia, mnie to wszystko denerwuje. Na stronie nie ma jakichś takich super słoczy, więc powiem Wam, że wolałam sobie kupić to po prostu stacjonarnie. Także dziś idę na pewno jeszcze do Inglota dokupić to, czego mi brakuje. Ja teraz idę nagrywać kolejny film o pomadkach i błyszczykach. Do zobaczenia. Pa, pa!